Dobry wieczór, niech gadają i mój dzisiejszy gość, pan Przemysław Bluszcz. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Mam powiedzieć, jaka była ostatnia wymiana zdań, czy nie chce pan? Nie, no mówimy, no bo mówiliśmy o tym. Możemy mówić, dobrze. Mówiliśmy o tym, że nie wszyscy się interesują sportem, tak? Tak. I że czasami fajnie jest pogadać o sporcie częściej niż o ciuchach, a pan powiedział, że pan o ciuchach też gada. Też gadam. Ale teatralne, czy kostiumy, nie, czy... Nie, w ogóle o ciuchach. No, lubię ładne rzeczy. Ale na kobietach czy na sobie? Na kobietach, na mężczyznach. Lubię, jak świat dookoła jest estetyczny. No tak, nawet gdzieś pan chyba powiedział, że, znaczy nie chyba, tylko na pewno powiedział pan, że w ogóle wszystko, co jest piękne, ładne, oczywiście to jest kwestia jeszcze definicji. No tak. To jest ten pana świat. No tak, bo to się jakoś, jak sobie tak myślę, skąd się to wszystko wzięło, no to wzięło się chyba właśnie z tego, że gdzieś uciekałem do tego pięknego cały czas. Nie, żebym musiał uciekać, ale gdzieś lokowałem tę swoją potrzebę. Mhm. Gdzieś w czymś pięknym. I zawsze pamiętam, uwielbiałem siedzieć w bibliotece, w szkole, czy w liceum, czy w podstawówce i oglądać albumy. Czy z malarstwem, czy z architekturą. Mhm. Też zawsze lubiłem wycieczki. I lubiłem... Do muzeum? Do muzeum też. Mm-hmm. Do tej pory, jeśli gdziekolwiek pojadę, staram się pójść gdzieś, zobaczyć te rzeczy, które oni tworzyli tam. Że jakaś część tego piękna też może jest szansa, żeby spłynęła. Nie no, ja się uśmiecham, bo ja jestem po kulturoznawstwie, więc jak pan mówi, te muzea, historia sztuki i tak dalej, no to są bardzo piękne, mądre i wciągające rzeczy. Ale jak u pana to tak samorodnie się... Czy miał pan jakąś taką w domu... To znaczy, miałem w domu na pewno jedną fantastyczną rzecz, że raz w tygodniu ojciec z mamą pakowali mnie i brata do samochodu. Jechaliśmy do księgarni. Mhm. I mogliśmy sobie wybrać po dwie książki. Mhm. I to było dla mnie fantastyczne, bo pamiętam od dziecka, później pojawiła się moja siostra, ale pamiętam właśnie w takich latach najwcześniejszych, to te książki były jakimś takim pokarmem niesamowitym. Myśmy się z bratem bili o te książki. Mhm. A jaka różnica wieku? Ponad rok. Nie, nie cały rok. Ale pan starszy czy... Ja starszy. Mhm. Ja starszy. Starszy brat. Starszy brat. Czasami gehenna. No czasem tak, tak. Różnie bywało. Ale rzeczywiście biliśmy się czasem o te książki, ale te książki były gdzieś tak głęboko i tak blisko i tak pobudzały wyobraźnię, że myślę, że no i za to jakby rodzicom bardzo jestem wdzięczny, mhm. że te drzwi się dla mnie otworzyły i później już jakoś tak wszedłem. Skoczyłem na głowę właściwie, no. Bo to była bardzo ważna część mojego życia. I potem już tak poszło, prawda? W sensie tego zainteresowania, bo to potem trudno odciąć, tylko człowiek, bo pan jest, to wcale nie jest takie częste, ale z takich researchu dookoła, pan jest, tak to określę, oczytany. No nie, nie przesadzałbym, bo pewnie jest mnóstwo ludzi dużo bardziej oczytanych ode mnie, ale... No starałem się czytać dużo, chociaż powiem szczerze, że w ostatnich latach to czytałem głównie kryminały. Mhm. Bo czytał pan je w audiobookach? Nie tylko, ale też sprawiały mi ogromną przyjemność. Mam paru ulubionych autorów, ale też... Których? Oj, różnych. To znaczy zawsze moim takim... Mankel? Mankela bardzo lubiłem, ale Jason Lee Berg, Chandler. Zawsze, mhm. pod każdą postacią, bo to on mnie chyba zabrał w taką pierwszą męską, że tak powiem, podróż. Takiego bohatera, nie wiem, miałem wtedy może z 14-13 lat, kiedy poznałem Filipa Marlowe. I to było dla mnie niezwykłe odkrycie. Ale też, też lubiłem Krajewskiego z pierwszymi mokami. No, jest tych autorów dużo. Cała skandynawska, ta też z lat 60., 70., nie wiem jak się to czyta nawet, mhm. te nazwiska. Mhm. Ale to były też takie
No i z amerykańskich na przykład pisarzy kryminałów bardzo lubię twórcę Bosha, czyli Michaela Connelly'ego. Mhm. Ian Rankin też, czyli Edinburgh i Inspektor Rebus. Mhm. No lubię tych bohaterów. No to jest takie trochę w pana amplua, że użyję takiego. Może trochę tak, może trochę tak, rzeczywiście, może tak trochę jest. No ale z drugiej strony, nie wiem, Stendhal. Mhm. No to już jest rzadkie u mężczyzn, tak mi się wydaje. Czerwone ale, i czarne, no, tak? Tak, Pustelnia Permeńska. Mhm. Ja pamiętam, trafiłem na Stendhala właśnie w tym chyba okresie, kiedy kształtowała się hormonalna równowaga cała. Ale tam dużo nieszczęśliwej miłości. No tak, 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 tak. Też pewnie to jakoś przećwiczyłem. Ja pamiętam Marlowa i Chandlera. Nie wiem, czy pan oglądał takie spektakle, w których postać wcielał się Piotr Franceschi. Tak, tak. Żegnaj Laleczko, tak? Tak, tak. Był też taka, była realizacja też z Bogusiem. To było chyba... Nie pamiętam, kto tam grał Marlowa. No ale między innymi... To przedziwne były, bo to Jerzy Dobrowolski grał i Witold Pyrkosz. I na serio. I na serio, i tak, komediowo. Tak. I na serio, i na serio. I to zawsze było jakoś tam interesujące, chociaż ten Chandler nie miał moim zdaniem szczęścia do swoich ekranizacji wszelkich. I rzeczywiście najbardziej przemówił do mnie, to chyba było Mówi Chandler, kiedy Piotr Franceschi grał Marlowa. Ale teraz wyszedł nowy z Liamem Neesonem, Marlowe tak się nazywa i jestem bardzo ciekaw, bo Liam, bardzo go lubię jako aktora, ale coś mi się wydaje za stary trochę do tego. A mi się wydaje za wysoki. A może za wysoki. Do tego niskiego głosu, chociaż jeśli trzymamy jeszcze polskiego gruntu, to akurat ten tembr głosu ma pan zbliżony, czy też Piotr Franceschi do pana, macie... Niskie te głosy, prawda? Tak, działają tak. Na wyobraźnię, pewnie też w kryminałach. Tutaj przed spotkaniem z panem tam czytałem, jak pewnie młodzi ludzie mówili, o, boję się go. Nie chciałbym go spotkać. Mam się bać? No już widzę, nie. Nie, myślę, a ma pan, nie. Chciałam zapytać, ma pan szkła kontaktowe, czy to są pan nie, pana to kolor? Nie, to są dół do czytania, góra do patrzenia. No nie, ale ten kolor, ten czubek to jest pański? Nie, to moje. A wie pan, to jest dar od losu. Tak. Bo to jest takie wyróżniające, bardzo tak, spojrzenie. Rzeczywiście usłyszałem chyba od dwóch reżyserów i operatorów, że to niebieskie trzeba wydobywać. Wydobywać, bo tak. Jakby... Tak. Takie warunki, to taka osobność, to jednak jest atut. No tak, jak sobie na to patrzę, to bywa atutem rzeczywiście. Mhm. Niektórzy nazywają to charakterystycznością, tak? Czy no i osobowością taką. Takim. No to tak, no diabeł zawsze tkwi w szczegółach. W szczegółach i w nazewnictwie często. Ale no tak, tak. Znaczy ja sobie... Jakby bardzo cenię to, że niespecjalnie coś musiałem. Tak? Znaczy, że to już było jakby dane, tak? To znaczy, nie, że było dane, tylko że niespecjalnie, kiedy nawet dokonywałem jakichś wyborów, nie wiem, w mojej drodze aktorskiej, że rzeczywiście, nie wiem, nie miałem wyjścia, bo nie miałem pieniędzy, tak? No to przyjmowałem coś. Ale też nie oszukujmy się trochę. Ale miał pan tak? No, zdarzało się tak. Zdarzało się tak, że... No bo jednak los czy zawód aktora, no to jest... Są góry doliny. I to rzeczywiście często bywa tak, że coś się dzieje, później nie dzieje się nic. Dlatego ja zawsze byłem za... To trudne słowo, dywersyfikacją, czyli różnorodnością. Żeby różne jakby emanacje tego zawodu sprawdzać. I zawsze marzyłem o tym, żeby czytać audiobooki, bo... Czyli ma pan głos, oczy, które są charakterystyczne, czyli rozpoznawalne, tak?
Powiem panu, że przed tym spotkaniem z panem ktoś zapytał, może dwa razy się tak zdarzyło, kim, kto będzie. Ja powiedziałam, jak pan ma na imię i nazywa, a jak powiedziałam, no zobacz. A to ten, to oczywiście znam. Tak, tak, to jest bardzo częste, tak, tak, to jest bardzo częste, ale to może też jest trochę dlatego, że tak, że po pierwsze mnie niespecjalnie jest po drodze z mediami społecznościowymi, no bo nie posiadam, jakby nie używam, a wiem, że ta rzeczywistość jest teraz obowiązująca, ale mnie jakoś nigdy nie zabrała i nie była mi potrzebna do niczego, chociaż może, nie wiem, może jako jakiś projekt artystyczny, może coś. Ale druga rzecz jest taka, że rzeczywiście być może grałem też w takich produkcjach, czy w takich rzeczach brałem udział, które nie były może totalnymi sukcesami. Nie, no były i zaraz do tego przejdziemy, ale tutaj bym się jeszcze przy tej charakterystyce, tak, że można wpisać taki głos, takie oczy, takie spojrzenie, już nie wiem, czy pan jest bardziej groźny, jak się pan uśmiecha, czy jak pan jest serio. Myślę, że można byłoby pana podmienić z łatwością w wielu takich filmach znanych na świecie, gdzie groza następowała wraz z pojawieniem się głównego bohatera. Ale tak sobie myślę o tej sztucznej inteligencji. Jadąc do studia, wpadł mi do ręki, zobaczyłam obrazek Kopernika, który tutaj w Warszawie można było, czyli stworzoną postać przez sztuczną inteligencję. Pomyślałam sobie, że oby nas to jednak nie dopadło w stopniu takim, jak może nas dopaść, ale że będzie trudniej chyba sztucznej inteligencji dopaść kogoś takiego jak pan, gdzie te indywidualne rysy, właśnie pan powiedział media społecznościowe. No, media społecznościowe to jest globalizacja. Tak, tak? Mamy tak samo mówić, tak samo wyglądać, tak samo myśleć. Jak nie, to od razu ścinamy głowę. Jak jest tutaj gość, gość jako gość i gość jako facet, tak, który ma po swojemu, bo też zapytałam o te książki, nie, bo jak ma pan tyle tam danych, tyle tych książek, tyle tych obrazów zobaczonych, ten stworzony swój świat, to może tej sztucznej inteligencji będzie trudniej zrobić bluszcza. Niech próbuje. Mhm. Niech próbuje, no i pewnie będą ludzie, którzy to kupią. Ale też zastanawiałem się nad tym, jak patrzę na rozwój, nie wiem, gier, bo też zdarza mi się dubbingować gry. I ciągle jednak ten obcy element jest, ta nieuchwytność, ten... To, co jest nie do powtórzenia? Tak. Ta sztuczność, to poczucie sztuczności. Takie... No nie wiem, ja czasem... Że nie myśli, tak? Tak, jednak, tak, że ten niuans, znaczy, się zgubi. Albo że nie czuje, albo że czuje, bo myślę, że to chodzi o emocje jednak. Że nawet jeśli ją nauczyć tych podstawowych emocji, czy cieniowania emocji, pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że ta sztuczna inteligencja już wszystko może. Być może tak jest, bo to są tylko algorytmy i to jest zarządzanie danymi, to jest samo uczenie się. No ale ja mam nadzieję, że tak, że nas to minie, no bo po co nam to? Znaczy mnie to minie, bo mnie już nie będzie na tym świecie, jak to będzie, więc, ale jest to... Jest to niebezpieczne. Jest to przerażające też. Jest przerażające, tak. No, Arnold zagrał Terminatora, tak? Tak, tak. Ktoś tam zagrał Robocopa. Lem też pisał o rzeczach, które wydawały nam się tak wspaniałe, bo jakby nierealne, prawda? Tak, tak, tak. No tak, mam pewien taki... mam pewien niepokój z tym związany. Taki, gdzieś też ostatnio przeczytałem, że ktoś się bardzo zżymał. Gdzieś przeczytałem, że chodziło o kasy sklepowe, tak? Że jest coraz mniej personelu, że jest coraz więcej kas i ktoś tam jakiś taki dym tworzył, że on chce się spotkać z człowiekiem, z ekspedientem. No, ja rozumiem taką potrzebę, bo każdy z nas ma potrzebę bycia z drugim człowiekiem i wymiany energii, wymiany choćby myśli, choćby właśnie... Znaczy, gdzieś mi się tak wydaje, że w ogóle istotą, nie wiem... człowieczeństwa jest dialog.
jak już mówiliśmy o tych ciuchach, to też mi się wydaje, że coś takiego jak flirt między mężczyzną a kobietą, to może być dla... Dla sztucznej inteligencji tak. Jakimś problemem. Chyba, że będzie doskonale opanuje zestaw słów, które robią wrażenie na kobietach i te, które robią wrażenie na mężczyznach. Być może. Poza tym to, co podobno jest takie groźne w sztucznej inteligencji, to, że ona opanowała znaki, jakimi się posługujemy, słowa, wyrazy, litery. Jakby doskonale poznała tą mowę, tak? Mm-hmm. Ale na razie się jeszcze, może się już tam gdzieś zmienia, ale jeszcze my mamy takie poczucie, ja myślę, że też to, co pan powiedział o tych social mediach, że taka świadoma, nie tyle ucieczka, ale taka granica, że tego nie tykam, to też jest jakaś ochrona, żeby się tak nie dać właśnie rozpoznać. No tak, bo dzieje się coś takiego w tych czasach, że tępi się nam ciągle ten instynkt samozachowawczy, tak, mm-hmm. że tępi się i jakoś znieczula tak naprawdę. Bo jak sobie tak pomyślę, no, że jak człowiek przerzuca ileś tam tysięcy zdjęć dziennie, tak, bo ma tego Instagrama czy TikToka, to też go jakoś tak... No też wytwarza jakieś takie sytuacje i mechanizmy, które mu robią tak, no, że po chwili to już nic nie działa, nie? Mm-hmm. Że też teraz słyszałem ładny wywiad z Andą Rotenberg o jej nowej książce i mówiła o Strzemińskim i o pojemności wzrokowej. Mm-hmm. Że on to jakoś zbadał i tak sobie myślę, no my też mamy tą swoją pojemność wzrokową i to, na co patrzymy, też nam coś robi. No i z jakiegoś powodu też patrzymy na to, a nie na, prawda? Tak. Czyli znowu nasza osobowość, no jednak to, co mamy, ale to właśnie, żeby ta pojemność wzrokowa, tak? Bo mówił pan, że nic takiego pan znanego nie zagrał. Oczywiście wie pan, że powiem o roli w czasie honoru, ale też powiem w kontekście, kto był pana jakby nie protoplastą tej roli, tylko kto do tej roli, do tego momentu był uważany za po prostu stuprocentowego SS-mana. Wie pan, o kim mówię? No pewnie o Emilu Kierewiczu. Brunner Tyświnio, tak. I rzeczywiście był perfekcyjny, tak, był przerażający. Był znakomity, tak. Uh-huh. I teraz ta pana postać. To jest tak właśnie w tym zawodzie, że ma się szczęście czasem, nie? To znaczy, czy umiejętności do tego? Znaczy też, fajnie jak to się uzupełnia, jak to się składa, ale... Oczywiście, no w ogóle też myślę, że ten zawód, w tym zawodzie ten komponent szczęścia to jest naprawdę bardzo ważny komponent. Że trzeba spotkać odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie. Trafić. Mieć szczęście, tak, mieć szczęście, krótko mówiąc. I tutaj też coś takiego zadziałało, że Michał Kwieciński z Michałem Rosą, nie wiem, który z nich to wymyślił, ale... Ruszali ci właśnie, ruszał ten czas honoru i wymyślili, żeby mnie zaprosić do tej roli. No i tak nam się fajnie o tym facecie gadało, bo przeczytałem to i to rzeczywiście było jakieś takie... Bo tutaj gra na akordeonie, że to takie między przaśnością a takim... Czymś przerażającym rzeczywiście. To takie rozpięcie pomiędzy taką kulturą, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, ale taką kulturą niską, taką kulturą popularną, a czymś takim, co z tego może wyłazić. Taki demon. Mhm. No i jakoś fajnie dzięki właśnie też reżyserom i partnerom udało się tego potwora jakoś wyhodować. Znaczy udało to takie słowo, to wyrzucamy. Ta postać powstała, ale bo to oczywiście można sprowadzić do takiego poziomu serialu, prawda? O, że rola w serialu. Ale dla mnie istota tej postaci to pan nie pamięta wojny, ja nie pamiętam wojny, ale żeby jakby zdać sobie sprawę z tego, jak to było straszne, jak to było groźne, jak to było no właściwie... Samo zło w czystej postaci, no to właśnie trzeba było taką postać, żebyśmy się naprawdę przestraszyli i wiedzieli, co nasi rodzice, z czym się stykali, prawda? Tak.
Tak. To, co się dzieje, no to, co się czyta teraz o wojnie, tak, co robią Rosjanie. No każdy, no, każdy naród trochę to robi. Ja wiem, ale tam możemy założyć, że w Rosji w dużym mówimy o tym, że to jest dzicz, tak? Że to są zwierzęta, że oni jakby nie byli wychowani. A tu mówimy o narodzie, który wierząc głęboko w to, że jest narodem panów, często byli ludzie wykształceni. Tak, tak. Akurat Uwe Rapkę nie był. Nie był. Specjalnie. No to tym bardziej musiał być groźny, żeby tak, sobie dobudować, prawda? Tak, tak. Ale to też powiem szczerze, że działało na przykład to, że tak się składało, że jak mieliśmy, bo to zazwyczaj tak jest, że jak się robi serial, no to są lokacje. Mhm. No i było na przykład tak, że mieliśmy materiał z 10 odcinków i wszystkie przesłuchania i morderstwa odbywały się jednego dnia na przykład. Aha, no to jak się pan i, że to była kumulacja w kumulacji, mhm, że tak powiem. I że ta atmosfera rzeczywiście tej zbudowanej scenografii, tych krzyków, tych... A poza tym nie zapomnę, to rzeczywiście jest coś niesamowitego. Wrócę do stroju, bo, bo jak się wkładało ten mundur, to się dostawało czegoś takiego dziwnego. Nie wiem, ponoć Hugo Boss. Tak, maczał rodzina, palce. Tak, tak, oni projektowali dla SS. Projektowali te mundury, ale powiem szczerze, że taki mundur, jak ja się czasem nie dziwię, że chłopcy lubią chodzić w mundurach. Ja nie przepadam, ale coś takiego się dostawało, jak się tego w ten uniform weszło, że dostawałeś jakiejś takiej... No już ten sam kolor czarny, prawda? Tak. Ja akurat nie grałem w czarnym, ja grałem, ponieważ ja byłem tam pod oficerem, a nie oficerem. No, ale to Piotrek grał w czarnym, a tam różne chłopaki grali w czarnym, ale Piotrek Adamczyk między innymi, który grał mojego szefa. No, ale to było takie, w ogóle ta przygoda była rzeczywiście, ona mi się do tej pory odbija. Wy? No, w takich interakcjach międzyludzkich. Tak? Tak, bo na przykład z Rapkę miałem najzabawniejszą taką historię, polegającą na tym, że wsiadam do taksówki, siadam z tyłu, widzę, że taksówkarz tak patrzy w lusterko. Tak jedziemy w milczeniu. Mhm. I nagle słyszę, panie, jak ja pana kurwa nienawidzę. Ale to komplement, nie? Tak, tak, no bo później żeśmy sobie pogadali. Mhm. Później żeśmy sobie pogadali, ale to było rzeczywiście bardzo takie dla mnie, ale to... Rzeczywiście też jest tak, że niektóre te moje role sprawiały, że czułem, nie wiem, będąc w pociągu albo na dworcu, albo gdzieś, taki szlachetny dystans. Że ja zawsze na przykład współczułem Andrzejowi Grabowskiemu, który musiał się z tym fertkiem cały czas zmagać, że on po prostu... Był bliski po prostu tego, no bo jednak ludzie też nie respektują czasem tych granic. Ale też środowisko się nie zachowało w porządku. Za fajnie, tak, to prawda. No właśnie. To prawda. Ale rzeczywiście miałem ten luksus i przez to, że właśnie zagrałem, nie wiem, w Odwróconych, Lewara. Czyli, w Pitbullu. Tak, w Pitbullu. Że zawsze taki szlachetny dystansik i... Nie zabiegałem o to, ale jakoś było to miłe i zabawne. A to jest tak jak na przykład Joe Pesci, prawda? To są takie, gdzie tak, dostają takie role już, że zawsze tak, będzie tym chłopcem sferajny i... Że ciężko to jakby też zdyskontować. Tak, a proszę powiedzieć, bo kiedyś powiedział pan, gdzieś to przeczytałam, że czeka pan na kogoś takiego, kto się odważy zobaczyć w panu kogoś innego. Ja nie mówię teraz o teatrze, mówię o filmie. No są takie role komediowe, Zupa Nic, świetna i tak dalej, i tak dalej. Ale jaka to miałaby być postać? Kogo by pan chciał zagrać? W sensie, jaki amplua, no jaki co? Oj, nie wiem, no bo rzeczywiście z moimi warunkami to właśnie... A niech pan tak nie mówi właśnie, no tak, bo to obraża dobrze, kobiety. Dobrze. Panie, z tą charakterystycznością, to obraża czy jak to kobiety, pani nazywa dlatego, osobowością. Że kobiety tak? są bardziej skomplikowane i widzą w mężczyznach to, czego inni mężczyźni w tych mężczyznach nie widzą, naprawdę. Nie trzeba być zwieriewem, żeby się podobać. Chociaż jest bardzo fajny. Tak, tak, rozumiem to, ale...
Ja myślę, że to jest w ogóle skomplikowane, bo rzeczywiście jak, bo też kiedy zagrałem swoją pierwszą rolę filmową, mhm. dosyć późno debiutowałem, czyli u Przemka Wojcieszka zagrałem w Dół kolorowym wzgórzem, mhm. taki film. No i tam zagrałem właśnie takiego gangsterka drobnego. Mhm. No i już zostałem wsadzony do szuflady mhm. generalnie. Że to jest ten gościu, który ma być groźny właśnie i który ma... No i później te role tak właśnie szły, to znaczy i producenci tak obsadzali, i reżyserzy. I czasem tylko pojawiał się ktoś, kto bardziej znał mnie, być może z teatru. Mhm. Albo tak jak moja była żona, która po prostu znała mnie jako aktora właśnie teatralnego. I nagle okazywało się, że ja mogę też zagrać coś innego. Obyczajowe role. Tak, obyczajowe role, komediowe role. Mhm. No ale powiedział pan o tych warunkach, to rozumiem, że o warunkach to chodziło panu, żeby na przykład love story, tak? No nie wiem, czy love story. Ale co, nie umiałby pan? Pewnie bym umiał. O to chodzi. Pewnie bym umiał. Wistuję, żeby pan umiał. Uśmiecha się pan i na pewno byłoby to, może będzie, że ktoś się taki odważy. Wczoraj się zaczął festiwal filmowy w Cannes mhm. i Złotą Palmę taką specjalną dostał za całokształt Michael Douglas. Mhm. I było to tak wzruszające jego wystąpienie, bo się okazało, że właściwie wszystko było przeciwko niemu. Warunki, bo był mega przystojny, tak? Świetna rodzina, bo tato, tak? Wielki aktor, postać. Zaczął w serialu, chyba to Ulice San Francisco. Te Ulice San Francisco. Więc wszystko, co go jakby... Ale właśnie, timing, czas, talent i nagle ojciec kupił dla niego... Ja nawet nie wiedziałam, nie wiem, czy pan wie, kupił dla niego scenariusz? Prawa, tak, do Lotu nad kukułczym gniazdem. Mm. I Michael Douglas był producentem tego filmu. Tak. Właściwie to mogło być, i się okazało, że ta droga tego, to 50 lat. Ile tam było zakrętów, ale jednak jakichś konsekwencji. No. Pan miał taki swój lot nad kukułczym gniazdem? Znaczy taki moment, który według pana był przełomowy? Myślę, że takie momenty to są takie, no, takie wybory życiowe, mhm. że byłem w zespole teatralnym, w którym się świetnie czułem. W Legnicy? W Legnicy, gdzie zagrałem dużo fajnych ról. No był pan tam gwiazdą. No tak, tylko że ten zespół był rzeczywiście dosyć specjalny, że tak powiem, bo Jacek go stworzył tak, że czasem się grało główną rolę, a czasem się grało i się nie obrażało. Nikt się... Habior, Kot, tak, pan, to wszystko tak. Ludzie stamtąd. Tak, Asia Gąszorek. I ja miałem jakieś takie wyobrażenie o tym zawodzie, że właśnie on na tym polega. Ale chodzi o ten wybór, że nagle coś już... No. Muszę panu przerwać, żeby nie było, że ja przerywam, dobrze. Bo tu często słyszę, że... Ale tak moim zdaniem polega na tym rozmowa, bo właśnie wydawca powiedział, że czat pisze, że pan Blusz w Teatrze w Legnicy Modrzejewskiej Mistrzostwo Świata. Bardzo mi miło. No nie, ale przyszedł rzeczywiście taki okres, że i moje jakby potrzeby... No tak, zawsze mi się podobało to zdanie z Kordiana, czyli trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Mhm. I to zdanie, i tak samo jak zdanie z Coriolana zresztą, też Legnickiego, jest świat gdzie indziej. A kto nie maszeruje, ten nie ginie. Kto nie maszeruje, ten ginie. Mhm. Tak. I ty znasz moje chwyty, ja znam twoje, tracimy czas. To już jest do tej innej historii, miłosnej. A, dobrze, mhm. dobrze. Ale i też było takie myślenie, czy zmieniać, czy szukać jakby czegoś nowego we Wrocławiu, czy jednak decydować się na Warszawę. A ponieważ złożyło się tak, że rzeczywiście te sukcesy legnickie jakieś były, bo była i ballada o Zakaczawiu i nagle o Legnicy zrobiło się głośno, nagle Warszawa zobaczyła jakiś mały teatr, który mhm. coś robi i czegoś chce. No to jakoś też tak naturalnie się poukładało, że zdecydowaliśmy się na przenosiny. Ja myślę, że to są takie decyzje, to znaczy, że trzeba odwagi. Ale to też jest takie hasło, tu się musi pojawić słowo prowincja, mhm.
że ta prowincja, wbrew pozorom, znam wielu dziennikarzy, którzy są z prowincji i dopiero Czadu dali, kiedy dostali jeszcze inne narzędzia do tego, żeby pokazywać to, co potrafią, prawda? Tak jest też z aktorami. Prowincja nie... Czasami sobie tylko myślę, jaki świat jest niesprawiedliwy, że w tylu teatrach w Polsce są naprawdę fajni utalenci. O to chodzi. Tak. I no, ten zakręt, ten róg ulicy, na której się nie spotka odpowiedniej osoby tego dokładnie reżysera. Tak. Dokładnie tak. Ja miałem to szczęście, że Izabela Cywińska, która jeździła wtedy po kraju w jakimś jury konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, kiedy się dowiedziała, że jestem w Warszawie, zaprosiła mnie do Ateneum. I takie, w którym pan jest? W którym jestem do dziś. I w którym gra pan między innymi w spektaklu Nic nie jest na pewno, tak? To i wiem na pewno. To tak. Wiem na pewno tak. I w ogóle nie ma, znaczy trudno już, ja to widziałam, ale nie ma, nie ma biletów. No tak, czasem zdarzają się takie spektakle, że nie wiadomo. To znaczy trochę wiadomo, bo to uważam, że to jest bardzo dobry tekst na te czasy. Że on dotyka jakichś takich rzeczy. Przede wszystkim opowiada o rodzinie, która nie musi być rodziną z przekazów partyjnych. Ani social mediów. Ani social mediowych, tylko jest o rodzinie, który... Tam każdy, myślę, znajdzie sobie coś dla siebie. Bo to jest historia czwórki dzieci i rodziców i każdy chyba ma tam szansę się jakoś przejrzeć. Taką mam nadzieję. A my to strasznie lubimy grać i rzeczywiście z Agatą Kuleszą gramy rodziców. Czwórka dzieci, czyli Paulinka Gałązka, Janek Wieteska, Waleria Grobec i Paweł Gasztold Wierzbicki. No i Iwona Kępa, która jakby utkała to z nami tak naprawdę, ale zdarza się przy tym spektaklu rzeczywiście coś, co zawsze było przypisane do teatru, czyli tak jak go... poczuwam, że czasem zdarza się katarzys w teatrze jakieś. I przy tym spektaklu zdarza się często. A to są wyjątkowe momenty, bo w moim życiu może to się zdarzyło kilka razy na scenie. Ale też zdarza się na widowni, bo jest cisza, jest wzruszenie. Tak. Są emocje i taka jednak refleksja, że nie social media, nie sztuczna inteligencja. Tylko nie to między nami. Tak, tylko to, co między nami jest najważniejsze. I taki tylko mały wtręt zrobię, że tam jest taki moment, kiedy pan z główną bohaterką jedziecie do hotelu, żeby właśnie przypomnieć sobie, jak to jest być. Tak, mamy rocznicę ślubu. Tak. I właśnie zwraca pana postać, że jak świetnie pan od razu wchodzi w rolę tego mężczyzny, który ma być mężczyzną w tej sytuacji, który uwodzi, który nagle jest tym kochankiem, chce być sprzed lat, prawda? I to jest piękne, tak? Pan zresztą w ogóle mówi, że teatr to jest pana ojczyzna. Tak, tak. I jakkolwiek brzmi to górnolotnie, to tak sobie myślałem nawet ostatnio, rzeczywiście... co jest moją ojczyzną i tą ojczyzną jest teatr. A to luksus i to ma pan szczęście, że ma... Tak, ja jestem bardzo szczęśliwy. Ja uwielbiam być w zespole teatralnym i to jest bardzo różne, bo to, że miałem ogromne szczęście bycia w zespole Legnickim, który się budował, który się docierał, który się uczył wzajemnie od siebie, który tam wszelkie te procesy społeczne w tej mikroskali jakoś zachodziły. Tutaj w Warszawie było zupełnie inaczej. Ja trafiłem stamtąd, tu. Potrafiłem usłyszeć na przykład gdzieś w kuluarach, że a wiecie, że tam na tej prowincji to nawet niezłe spektakle robią? No, ale, to znaczy ale ten warszawocentryzm. Ja rozumiem, ale to jest właśnie taki brak pokory, bo akurat były takie lata Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, gdzie te spektakle były nagradzane i były bardzo głośne, prawda? To prawda, to prawda. Ale nie, bo ten warszawocentryzm, to zresztą ma każda stolica, no. Też nie oszukujmy się, ale jakby ten taki brak jakby, nie wiem czego, no właśnie chęci spotkania, bo ja uważam, że istotą jakby człowieczeństwa jest spotykanie się z ludźmi i wymiana właśnie myśli, wymiana energii, wymiana w ogóle, no,
wymiana, że jakby życie polega na wymianie. Mhm. Na rozmowie. Niekoniecznie na, tak, na rozmowie, niekoniecznie na monetyzacji wszystkiego, mhm. co się kojarzy teraz z wymianą, tylko że właśnie na tym, że się spotykamy i to też zawsze przywołuję takie, jak przez sekundę byłem na filologii polskiej, bo to droga do tego zawodu też była kręta. To właśnie usłyszałem takie na wykładzie takiego pana profesora od etymologii słów. Usłyszałem, że słowo zdziwić się pochodzi od starosłowiańskiego dive, czyli bóstwo. Czyli zdziwić się to tyle, co zobaczyć Boga. Mhm. I to mnie jakoś tak mnie to chwyciło strasznie, że sobie pomyślałem, ale byłoby super, kurczę, dziwić ludzi. Mhm. Nie, że chciałbym być Bogiem, tylko że ten stan zdziwienia wydaje mi się tak, bo nie ma też piękniejszych rzeczy, jak u dzieciaka widzisz, jak się dziwi. Mhm. Albo jak, bo ono się dziwi naprawdę. Tak, się dziwi naprawdę. I to jest tak cenne, kiedy widzę, że ludzie się dziwią. Kiedy nie są najmądrzejsi, kiedy potrafią powiedzieć, że czegoś nie wiedzą. Że... A jak nie wiedzą, to chcą się dowiedzieć. Tak, że chcą się dowiedzieć. Tak, że to działa, że nie zastygają w tej wieży z kości słoniowej, nie chowają się w niej. No wiadomo, że to jest związane ze strachem i tak dalej, i z takimi rzeczami. No, pan zresztą mówi, że aktorstwo to jest obłaskawianie strachu, tak? Myślę, że to w moim przypadku, bo... Ale myślę, że też detonuje pan trochę ten strach na widowni. Bo kiedy widzę, że przyglądam się jakiejś historii, ona jest w jakimś sensie podobna, tak? Albo tak samo ktoś rozwiązał tą historię, jak to, co się dzieje na scenie, no to jest takie obłaskiwanie strachu. Być może tak, być może tak. A pana jakiego strachu? Rabkę, jaki strach? Też w tym zawodzie dzieją się też czasem, to są dziwne historie, ale to są takie rzeczy z pogranicza, czasem sobie myślę, no... Czasem pewnych rzeczy nie wymyślisz, tylko one płyną. Mhm. Że one się jakby dzieją, że one się stwarzają, że to się... Nie zapomnę takiego pierwszego mojego właśnie zdziwienia. I to była prześmieszna historia. Pamiętam, umarł Breżniew. I w mojej podstawówce, w szkole gminnej w Dobryszycach, był apel przy takiej tablicy tam poległych czy pamięci. Pamięci. I my stoimy jak na tym apelu. Nie wiem, wtedy miałem może 8-9 lat. I tutaj przemówienia, jak ktoś płacze. Mhm. Tak za Stalina. Tak, jak troszkę tak, troszkę tak. I ja nagle zobaczyłem, nie wiem, coś takiego, nie wiem skąd się to wzięło, ale nagle poczułem, że my wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą. Mhm. I że jesteśmy w jakiejś wspólnej emocji, że my przeżywamy to samo, ale że jesteśmy częścią po prostu całego. Ale to było miłe? Tak, to było bardzo takie miłe, ale jednocześnie właśnie takie... Zdziwiło mnie to bardzo. Mhm. I że ja jestem częścią tego świata, ale jednocześnie jestem częścią tego wszystkiego, co dookoła mnie. To było dla mnie takie bardzo... bardzo inspirujące, bo szukałem tego później. I? Gdzieś. No i się zdarzało. Mhm. Się zdarzało. Ale możemy to czymś przebić, żeby już nie zostało tak na tej śmierci Breżniewa? Nie, no czasem zdarzają się takie rzeczy. Pamiętam, była taka wystawa w Zachęcie. Miałem wtedy 18 lat. 4 razy Paryż. Mhm. To były gigantyczne kolejki przed Zachętą. Myśmy na pierwszą wycieczkę przyjechali ze szkoły, z liceum. A na drugą przyjechałem sam, bo zahipnotyzował mnie jeden obraz. I to była akrobatka Chagalla. Mhm. Nie zapomnę, jak stanąłem przed nią i nie mogłem się ruszyć. I to było takie naprawdę mocne uderzenie. I specjalnie po to, żeby to poczuć, przyjechałem raz jeszcze. Chciałem przyjechać trzeci raz, ale już nie mogłem się dostać. Ale też bardzo podobną rzecz poczułem, kiedy nas przez przypadek, czy przez pomyłkę wysłali w liceum do kina Metalowiec podczas matur.
Młodsze klasy poszły do kina na film. Ja nie wiedziałem, co to za film, ale nie potrafiłem... A to nie było w Legnicy? Nie, to było w Radomsku. Mhm. I nie potrafiłem podnieść się z krzesła. A co to w było? W kinie Metalowiec. A to była Fanny i Aleksander Bergmana. Mhm. O, wysoko pan mierzył od początku. Ale okej. Okay. No miał pan ile wtedy lat? No wtedy to miałem 14. Mhm. Chyba tak. Znaczy miałem szczęście, że trafiały mnie takie rzeczy, które do tej pory, bo teraz, nie wiem, rok temu próbowałem sobie odświeżyć Fanny Aleksander. Troszkę się zestarzał, ale dalej działa. Mhm. Dalej działa, że jest w tym jakaś taka czułość, jakaś taka właśnie... Są ludzie. Mhm. I to, co pomiędzy nimi, i ta tajemnica tego, co między nimi. Mhm. Znaczy, słucham z tego z wielką przyjemnością, bo hołduję takiemu przekonaniu, że żeby zagrać, już trzymajmy się tego Rabka, tak, czy tych innych postaci, to im więcej człowiek ma w sobie czegoś na kontrze, im więcej w siebie aktor inwestuje i wie, jak wygląda obraz akrobatka Chagalla i przeczytał Pustynię Parmeńską, to wszystko się na to no tak, może składa. Może to jest jakiś rodzaj równowagi. Mm-hmm. Jakiś rodzaj zbalansowania tego. Mm-hmm. Zresztą zawsze zależało mi na tym, żeby ten balans istniał, że chociaż, nie wiem, w muzyce lubię i punka, i heavy metal. No dobrze, jak pana muzyce, to możemy, okej, okay, właśnie, bo to ja cały czas tak wizualizuję sobie pana, jak pan ucieka przed tą sztuczną inteligencją. Może pana nie dopadła ona. No więc tu już bym miała trudniej z tą literaturą, bo podobno sztuczna inteligencja oblała egzamin z polskiego w Polsce, znaczy z języka maturę. Polskiego, maturę, tak? Bo pomyliła płci głównych bohaterów. Już tak, chyba, nie wiem, w Dostojewskim, czy w Lalce, nie wiem. Nie pamiętam tego, nie wiem po prostu. Ale... Myślę, że niektórzy by uznali, no bo słyszałem o tym ostatnim pomyśle, żeby uwspółcześniać te stare powieści, czyli żeby były poprawne politycznie. Tak, ale wypowiedział się już za wielką wodą Tom Hanks, który powiedział, że to jest absurd, to jest idiotyzm, żeby Agata Christie, a propos kryminałów, wycinać... Albo Hatabuja Toma, albo Przeminęło z wiatrem. Winnetu. Niemcy już Ordnung i Niemcy już przycięli Winnetu. Z kolei wczoraj jeden z udziałowców Monty Pythonie powiedział, że w ogóle sprzeciwia się takiej poprawności, która zamknie nas na wszystko, na śmiech, na łzy, bo to w dwie strony działa i staniemy się właśnie bardzo podatni do sztucznej inteligencji, bo ona włączy ten guzik, tak, prawda? I tak jak urawniłowka. Obcina to, co wystaje. Obcina. No ale mówi pan o tej muzyce. No właśnie, bo pan tu też jest bardzo kolorowy. Bo już nie wiem, czy można mówić muzyka czarnych, czy czarnoskórych, bo ja już teraz nie wiem, jak... Nie, to... Nie wiem. Myślę, że czarnych. Ale to jest etno, prawda? To tak, jest muzyka, to jest świata, to jest tak, techno. Tak. Cała muzyka. Cała muzyka jest dla mnie jest czymś najwspanialszym. To jest dla mnie największy mój niedobór, że nie gram na żadnym instrumencie tak naprawdę. Może sobie kiedyś to jakoś A to co by to poprawię. Było? Saksofon czy co? A nie wiem. No niewykluczone, że co jakiś dęciak. Mhm. Ale może piano? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale rzeczywiście muzyka jest językiem wszechświata. No. Mhm. Że to jest ten język, który rozumieją i którym porozumieją się wszyscy. Mhm. I głęboko w to wierzę i że każda muzyka... I ja jestem w stanie... Miałem okresy w życiu, że nie lubiłem, nie wiem, bluesa przez chwilę. Później nie lubiłem tych syntetyków, syntetycznych brzmień. Ale teraz jak sobie patrzę, nie wiem, na moją playlistę, to tam jest wszystko. Od klasyki właśnie, przez techno, ciężkie brzmienia, funk, jazz. No, jest wszystko. Jest pop. Jest pop. Ale tak pomyślałam też o tej muzyce czarnych i o tym, co oni mają, czego my biali nie mamy i nie będziemy mieli. Czyli tego... Ten groove, ten vibe, tak, taki.
Tak, tego swingu. Tak. I być może to też będzie dla tej inteligencji nie takie... Nie do złapania. Nie takie właśnie, nie pomiędzy wierszami, prawda? No może, bo to są te niuanse. Słucha pan też muzyki filmowej, tak? Ja wczoraj posłuchałam, bo słuchał pan Węga, tak? Węgo, tak. To odpaliłam wczoraj właśnie, żeby zobaczyć, co ten blusz tam sobie słucha na jakimś... Nie, ta muzyka cyganów tych hiszpańskich jest po prostu obłędna. Mhm. To jest taka energia. Tylko trzeba wejść głęboko. Tak, tak. Mhm. No, trzeba się otworzyć. To, tak jak na wszystko. No. Trzeba... Po prostu namawiam też... Czasem jak spotykam się, nie wiem, z młodymi ludźmi, którzy chcą uprawiać ten zawód, to właśnie ten zawód polega na tym, żeby się otwierać. No tak, no i żeby jak najwięcej było tych ścieżek, prawda, tak, tych punktów odniesienia, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się to gdzieś tam... Jak błyśnie, co się przekręci. Błyśnie. Tak. Ja przygotowując się do innej rozmowy, w takim cyklu masterclass, wiedziałam, że ulubionym filmem mojego gościa jest Pożegnanie z Afryką i ścieżka dźwiękowa, i zaczęłam to śledzić i okazało się, że ta cała ścieżka jest zbudowana w oparciu o Mozarta. No, właśnie. Bardzo ciekawe, no to tego nie wiedziałam. A to piękna płyta jest akurat, no? Piękna płyta. Piękna płyta. I piękny film. Piękny I piękna film. Historia. Tak. I piękni ludzie, którzy wcale nie muszą być tacy, no Redford wiadomo, tak? Mm-hmm. Ale to kiedyś przeczytałam taką anegdotę, że z urodą Redforda jako chłopaka z Kalifornii jest tak, że jak się tam pojedzie i rzuci kilem od baseballa, to zawsze się tak, trafi zawsze na... jakiś Redford. Zawsze jakiś Redford. Ale taka uroda też może być obciążeniem. No może. Może. Redford fajny aktor. Nawet fajnie teraz. Jak już i taki z misją. Tak, i taki z misją, bo oni festiwal. I... Tak, i festiwal, i o coś chodzi, tak jak Clint Eastwood, prawda? Też tak, o coś chodzi tak. I ma... To jest bardzo budujące. No tak jak ten Douglas, prawda? Z Lotem nad kukułczym gniazdem. Mógłbyś po prostu piękniejszym i odcinać kina. Kupony. I odcinać kupony. A głównie grał Skurwysynów. No i tu się pan uśmiechnął. Ale ponieważ jesteśmy w kanale sportowym, to wiem, że pan porównuje na przykład spektakl do takiego, że tu jest taki łącznik do zawodów sportowych, że każdy spektakl jest inny, bo też zależy od kondycji, tak? Tak. To niby jest banał, ale tak nie do końca. Dyspozycja dnia, jak lubię mówić komentatorzy sportowi. Tak, tak, to jest myślę bardzo podobne, że właśnie dyspozycja dnia często decyduje o tym, czy jest zwycięstwo, czy jest jego brak. A skąd pan wie, kiedy jest... A to się czuje. Tak? To się czuje. Ale po brawach, czy... No, myślę, że to się czuje w ogóle w atmosferze i jakby w tym... My mamy tak, czasem takie, nie wiem, schodzimy rzeczywiście, nie wiem, po scenie i co, jakoś fajnie poszło, nie fajnie, ale nie, dobrze było, takie samopocieszanie się trochę. Ale tak, no myślę, że sport ma wiele wspólnego. Myślę, że religia też ma w jakimś sensie, to znaczy jako rytuał. No takie wyznanie wiary trochę, prawda? Tak, też, ale bo też zastanawiałem się nad tym... Ja jestem w ogóle poza kościołem, ale przeszedłem całą szlachetną drogę. Większości, od komunii, tak? Większości polskich, tak. I zastanawiałem się też nad moim takim powodem właśnie zachwytu teatralnego. I zawsze ta msza. A byłem ministrantem też przez chwilę. Ta msza. No to jest takie misterium to jest teatralne. Misterium. To jest spektakl. Teatr. To jest spektakl. Z czapeczką, tak, z tak. Wszystkim. Zresztą przecież jakiś czas temu ktoś chyba w Teatrze Studio albo w Dramatycznym był taki spektakl, msza, czyli jeden do jednego przeniesiona msza, w której grali aktorzy. Ale myślę, że i sport, i że no, kultura. Misterium. Kultura, bo to jest wszystko gdzieś obręb kultury jako takiej, co ja rozumiem przez kulturę. No. Że sport jest dla mnie też częścią kultury. Przeczytam belkę z numerem telefonu. O, proszę bardzo. 22 486 65 56.
Zapraszamy do dzwonienia, jeśli państwo będą chcieli, ale tak jeszcze o tej religii, bo bardzo to jest jakby teraz wiadomo, jaki, znaczy jest taki trend, prawda? Ludzie mówią o tym, ale tak sobie myślę, że to też jest taką, że jednak w tym kościele są tacy mądrzy ludzie jak ksiądz Tischner. Tak, zdarzają się oczywiście. Jak ksiądz Kaczkowski i to jest taka ze szkodą, bo tyle dobrego mogłoby być, prawda? Ale jeśli cała... Wzmacniającego. No tak, ale jeśli cała instytucja, mam na przykład ogromny szacunek do Andrzeja Pieczyńskiego, który zdecydował się na, w naszym kraju, na otwartą taką, na otwarte nazwanie pewnych rzeczy związanych z Kościołem. No Boguś też tutaj nazywał. No, no. Był nawet ten jego tutaj występ był cytowany w Radiu Maryja, więc też miałam... No tak, bo uważam, że jeśli coś jest chore i zgniłe po prostu, no to, no to raczej trzeba to leczyć, a nie... A nie dalej wymagać nam, że... I to jest taka strata dla nas, że coś, co może być dla wielu ludzi wspierające... Tak. Bo ja to rozumiem, że ktoś tego potrzebuje. Tak. Mamy telefon już. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zachodni Pomorskie, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To, jak powiedziałem, Koszalin, Zachodni Pomorski, witam państwa. Dobry wieczór, słuchamy. To, jeszcze o jednej postaci pani zapomniała, bo o dwóch takich wybitnych z naszego polskiego kościoła, mianowicie kardynał Wyszyński oraz papież Jan Paweł II. Znaczy ja nie zapomniałam, tylko akurat wymieniłam te dwie, tak? Jak pan mówi, to ja pamiętam, jakie to postaci, więc też mogę dopisać. Tak, znaczy, dopisać. Postaci na pewno... ale jednak te dwie są najważniejsze do polskiego kościoła, jakby nie patrzeć. Aha. Taka ma drobna uwaga. Aha. Mhm. Dla pana, tak. A tutaj pytanie do pana Przemka. Panie Przemku, bo ja pamiętam, że byłem w kinie z moją dziewczyną, byłem już dziewczyną na filmie Jesteś Bogiem i pamiętam... Pana Arble, jak pan grał ojca Magika, typowej postaci. Teraz takie moje pytanie, mianowicie, czy pan wcześniej w ogóle miał styczność z tą postacią, czy pan o niej coś wiedział, czy dopiero dowiedział się tam, gdy pan dostał rolę ojca Magika? Rozumiem, dzięki. No więc tak, z Jesteś Bogiem było tak, że ponieważ, tak jak mówiłem, muzyka jest dla mnie bardzo ważna, to ja tego polskiego hip-hopu to słuchałem bardzo dużo i... Słuchałem i Kalibru 44. I kiedy przyszła ta propozycja, Leszek Dawid, z którym gdzieś tam się żeśmy wcześniej spotkali, on sobie mnie wymyślił z Jurkiem Kapuścińskim, wtedy szefem kadru. I zaprosili mnie na zdjęcia próbne właśnie z Marcinem. No i jakoś tak się skleiło. I dla mnie to było wielkie szczęście, bo to był jakoś taki bohater w ogóle, czy byli to bohaterowie mojej, może już późnej młodości, ale moje dzieciaki już zaczęły słuchać. U mnie młodej młodości. No, ale już moi synowie zaczęli słuchać i nie zapomnę rzeczywiście, jak... Zresztą miałem dwa razy taką przyjemność uczestniczenia w takim czymś, bo wcześniej zagrałem u Janka Kidawy w Skazanym na bluesa. Świetny film, naprawdę, rewelacja. Tak, i rzeczywiście miałem możliwość spotkania się z ludźmi w Spodku. Mieliśmy zdjęcia koncertów, jak chłopaki z Kalibra, nie z Kalibra, tylko z Paktofoniki, grali koncert i Marcin rapował. To też było niesamowite, kiedy ci ludzie przychodzili, to nie byli statyści. To byli ludzie, którzy chcieli być w tym ziomale. Miejscu. Tak, ziomale w tym miejscu i przeżyć to jeszcze raz. To było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. To jest zazdroszczę tym ludziom. To prawda, coś niezwykłego. To prawda. Zresztą miałem też przyjemność poznać jakby rodzinę Magika. Tak? Tatę. I jak tata był podobny Magika do pana, jeżeli chodzi o wygląd fizyczny? Chyba niespecjalnie. No właśnie. Chyba niespecjalnie, ale to też wspaniali ludzie w ogóle. Bycie tam w tym miejscu, gdzie rzeczywiście powstawała ta prawda, ta prawda, to było niesamowite. Dokładnie, naprawdę. Wie pan, to w ogóle pan dla mnie jest taką trochę, jakby to powiedzieć, zagadką, bo w jednej roli potrafi pan zagrać tak dramatycznie, poważnie, a tutaj przychodzi rola jakiegoś tam, powiedzmy, oprycha, jakiegoś tam, kogoś z pociemnej typa, z pociemnej gwiazdy i robi pan to
jednocześnie też rewelacyjnie, że jest pan w tym tak wiarygodny, że aż ciężko uwierzyć, że pan gra. Super. A może nie gra. Dziękuję. Może my się nabieramy, może tak jest. A może tak być. Prawda czasu, prawda ekranu. No, ale naprawdę, panie Przemku, no tutaj Pitbull, no, robi robotę. No. Ciarki na plecach, nie? Bardzo dziękuję. Tak, ale bo pan Przemek, to jakby nie patrzeć, jest aktorem, jeżeli chodzi o wygląd, i tak zwany aktor charakterystyczny. No traktujemy to jako komplement. Tak. Znaczy, tak, tak, bo nie wiem, czy pamięta pan film Samowolka? Tak, oczywiście. Mariusz postać... Jakus, Robert Gonera, tak. Tak, tak, mi chodzi o, bo zobaczyłem film, już dawno nie oglądałem, postać Tygrysa. No to Mariusz Jakus. Tak, tak, i on też typowy aktor charakterystyczny, tylko że z taką nieprzyjemną facjatą. No ale tak, ale, to, ale Mariusz świetny aktor, tak, 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 tak. Świetny, bo oglądałem film, bo że na postaci też serial kryminalny, gdzie grał policjanta, to dla mnie było, że tak powiem, totalną bombą, bo zagrał rewelacyjnie. Tak. To on też opowiadał Kuby Wielbyckiego, że przez tą swoją facjatę po filmie Samowolka nieraz tam na ulicy oberwa, bo ludzie nie potrafili odróżnić rzeczywistości od filmu. To się czasem zdarza niestety. To się czasem niestety zdarza. Jeszcze panie Przemku, tutaj mam i do pani mam też takie pytanie, może do was obojga, bo państwo przeżyli komunizm, prawda? No przeżyliśmy, to na pewno, bo tu siedzimy. No tak, tak, tak. I rozumiem, że państwo macie antykomunistyczne nastawienie. No, to no, znaczy raczej. Znaczy, czyli po prostu są państwo przeciwko cenzurze. No tak. Raczej. No tak, to... No to co, jaką bombę pan teraz wysadzi? No czekamy. No, to nie bomba, po prostu tylko pytanie. Jak się odnieślicie do tego, że na przykład Disney... No, podobnie jak za komuny cenzuruje swoje własne, że tak powiem, filmy, książki. No to mówimy to. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Tak, słyszałem, no, ale czyli rozumiem, że państwo są przeciwko tak zwanej poprawności politycznej. No bo to nie jest żadna poprawność. Ja zawsze daję taki przykład, że jeśli chcielibyśmy młodemu człowiekowi powiedzieć, na czym polega ohydztwo niewolnictwa na przykład, prawda? Jak to było straszne i rasizm, no to trudno teraz, żeby caryca Katarzyna była czarnoskóra, bo to wszystko bo to zaburza w ogóle to, co mamy negować i na co nie pozwalać, bo nie pokazujemy, jak to wyglądało rzeczywiście. Przecież nikt nie daje przyzwolenia. No, moim zdaniem zaprzecza to, że tak powiem, rzeczywistości i faktom. Tak, no właśnie, a pan, panie Przemku, jak pan uważa na ten temat? Jakie pan zdanie? Znaczy, nie, no to jest proste, jest jawna, typowa właśnie autocenzura i mieszanie faktów, mieszanie faktów. No właśnie, to jeszcze pan Przemek tu postawi kropkę nad i mamy ten problem z głową. Nie, no to dla mnie wolność jest najważniejsza. Mhm. I to wolność... artystyczna i wolność każdego człowieka, wolność osobista, wolność... Ta sfera jest dla mnie niezwykle ważna i zawsze się będę przeciwstawiał właśnie jakiejś głupocie, no bo to jest... No wykrzywianiu prawdy. Wykrzywianiu prawdy, tak. I to są nadużycia i to jest głupie. To jest po prostu głupie. Chociaż ktoś może mieć koncepcję artystyczną, taką, nie inną. Może próbować jej bronić, no ale... Ale to jest trend, ale to jest trend, tak, nie, tak. Myślę, że tak. Pana już nie ma, wróćmy... Ale pozdrawiamy Koszalin. Tak, pozdrawiamy Koszalin. Wróćmy do tego sportu. Wiem, że MMA to nie. No niespecjalnie. Bo? Bo mnie to boli. No boli, ale jak już jest na najwyższym poziomie, to rzeczywiście jest to... To znaczy nie, no ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko ja cierpię. Ja cierpię jakoś, jak... Jak sobie nawet pomyślę, no, bo o tej tkance, o tych tkankach miażdżonych, szarpanych. Rozumiem, że ktoś może to lubić, tak? Szanuję. Ale nie jest to moja jakby ulubiona historia. Raz byłem przez przypadek na jakiejś gali, zupełnie przez przypadek. No to trochę inaczej niż telewizja, też byłam. Tak, ale to bardziej dziwne było dla mnie też otoczenie tego wszystkiego niż no to niż ci to, wszyscy, co się działo. Którzy by chcieli, ale ze strachu tak, by na tak, mnie tak, weszli. Tak, tak, niż to, co się działo tak naprawdę w tym oktagonie. Ale tak, nie no, głęboko szanuję, niektórzy nazywają ich artystami, tak.
Ale no nie jestem jakoś specjalnie fanem, wolę techniczne. No, chociaż to też jest na pewno techniczne. Mamy telefon, a po telefonie jeszcze pogadamy o piłce przez dobrze. Moment. Dobrze? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam państwa. Ma pan, panie Przemysławie, do pana taką pytanie. Tak. Byłem ostatnio w teatrze na sztuce Transatlantyk, gdzie pan świetnie zagrał. Jednak mam takie pytanie, co powinienem mieć w głowie po tej sztuce? Bo nie jestem zaznajomiony ze sztuką Gombrowicza. Wyciągnęła mnie na tą sztukę dziewczyna i tak po wyjściu z teatru zastanawiałem się dużo po tym, co mam mieć w głowie, co ta sztuka powinna we mnie pobudzić. I chciałbym tutaj się pana zapytać jako o twórcy głównej roli jakąś wskazówkę dla mnie. Wskazówkę. No nic, ja myślę, że to już zaczęło pracować jakoś. To znaczy, że jeśli już sobie pan jakoś to walczy w panu w środku. I te znaki zapytania. I się te znaki zapytania pojawiają, to jest najcudowniejsza chyba możliwość i najcudowniejszy moment w ogóle, który się właśnie pojawia po jakiejkolwiek rozmowie, czy po czymś, co zobaczymy, czy usłyszymy, kiedy zaczynamy sobie zadawać pytania, o co kamon. Nie wiem, mogę powiedzieć, o czym dla mnie jest ten transatlantyk. Będę wdzięczny. I ten transatlantyk nasz jest chyba o tym właśnie, z czym bardzo wielu z nas, Polaków, ma problem. Czyli co to jest to bycie tym Polakiem? To znaczy, czy to jest właśnie, czy to jest język, czy to jest coś pomiędzy ludźmi, czy te nasze stereotypy, czy ta flaga, czy nie flaga, czy homoseksualizm, czy... Znaczy, ten świat Gombrowicza jest tak pojemnym światem, poza tym, że jest światem niezwykle wyczarowanym przez słowo, ale jest tak pojemnym światem, że myślę, że tam jest bardzo dużo takich właśnie zahaczających i otwierających rzeczy. I tyle potrafię o tym powiedzieć, ale myślę, że też Gombrowicz opowiada o zagrożeniu taką polskością właśnie zamykającą się, że nie otwartą, że taką, która się zamyka i która tylko o siebie pieści, że tak powiem. To... Znaczy, jeszcze ja tak od siebie powiem, że najbardziej utkwiło w głowie po tej sztuce to, że idź i ciebie wezmą albo nie wezmą. I pójdziesz albo dostaniesz, albo nie. I tak. Właśnie tak ostatnio, tak jeszcze ta sztuka siedzi mi w głowie i rozmawiając ze znajomymi, z klientami, właśnie widzę to. Widzę to takie, że może będzie dobrze, a może nie. Może będzie słońce, a może nie. Cały czas to właśnie takie skrajności. No to super, bo to akurat Tomek Szuchart jako Cieciszowski ma taki rzeczywiście monolog. No, pójdź do poselstwa albo nie idź. No. Tak, no tak, No jeszcze mogę powiedzieć, że po kilku dniach po byciu w teatrze obejrzałem sobie, dzięki uprzejmości YouTube'a, teatr telewizji bodajże z lat 90. też tą Transatlantyk. No i zarówno wtedy to otworzenie, jak i państwa sztuka, no mówię, ta jakby przesłanie gdzieś tam nadal we mnie krąży i staram się odnaleźć. Sama gra aktorstwa zarówno pana, jak i kolegów. Szapoba. No, naprawdę. Wielkie dzięki. Ale cudownie, bardzo się cieszę, że ten Gombrowicz świętej pamięci pracuje ciągle i że pracuje teraz w panu i to jest fantastyczne. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy. Wielkie dzięki. Ale to jest rzeczywiście gombrowiczowskie. Siedzimy w kanale sportowym. Mamy rozmawiać o piłce, teraz będziemy rozmawiali i nagle rozmawiamy o transatlantyku. Tak, że Gombrowicz miał bardzo ciekawe taki spojrzenie na człowieka, który jest aktorem, tak? Ale będąc aktorem musi być trochę sztuczny. Kiedy chce być naturalny, jest jeszcze bardziej sztuczny. Kiedy chce być uśmiechnięty, jest aktorem. Że to się rzeczywiście... to, co lubię mówić, teraz też to powtórzę, że w życiu jak w sporcie, a w sporcie jak w życiu. Tak.
Tak. I nie ma się tu co dziwić, że siedzi aktor, który nie biega przez płotki, tylko biega tylko gdzie indziej, tak? Tak, to są może inne płotki. No. Inne płotki. Ale widzę tutaj, to czy pan też widzi Zbiego, czyli Zbigniewa Bońka. Bohater mojej młodości. Moi też. U mnie wisiał pod biurkiem, co prawda, plakat jego. Ale obok wisiał Gintera Netzera. Bo to była... kiedyś Boniek mówił, że wcale Netzer nie był lepszy niż on. Polemizowałabym, panie prezesie. Ale rzeczywiście był to idol, prawda? Był mojego pokolenia na pewno. Ja w 82 roku miałem 12 lat. I te mistrzostwa też były dla mnie dotkliwe. To znaczy w tym sensie były dotkliwe, że kiedy graliśmy półfinał, ja świadomie zdecydowałem, że nie będę go oglądał. Z emocji, że wyszedłem, pamiętam, to był piękny dzień, było pusto, dookoła z okien tylko huczące telewizory z transmisją, a ja od tego uciekałem, bo nie chciałem znać wyniku tego meczu. Skończyło się, jak wiadomo, zwycięstwem Włochów i ten półfinał nie wyszedł. I ja do tej pory nie obejrzałem tego meczu. Chociaż oglądałem bardzo dużo meczów, ale tego meczu nie obejrzałem, że on się jakoś połączył z jakąś moją taką traumą. Ale tak, Zbigniew Boniek był bohaterem mojej młodości, na pewno. I takie trochę też bijące serce do Widzewa, prawda? Tak, no tak, 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 tak. Znaczy, ja... A dlaczego akurat to był Widzew? A nie, ja nigdy właśnie, to znaczy lubiłem Widzew, no bo ja się wychowałem po prostu w Łódzkim, tak? Ale wiadomo, że Łódzkie się dzieliło na ŁKS i na Widzew. No. Ale ja akurat trafiłem na sukcesy Widzewa, bo Widzew grał w pucharach. Kończ pan ten mecz, panie Turek, tak? Panie Turek, tak, 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 tak. Ale szczerze powiem, że ja nigdy... nie kibicowałem aż tak blisko. To znaczy, gdybym się, nie wiem, urodził w Krakowie, to nie wiem, czy bym kibicował Wisła, czy Krakowi, Krakowie, czy Wiśle. Tak samo jak w Warszawie, czy... Jakubik kibicuje Wiśle. No. Szanuję. A ja mam swój klub od dziecka. I to jest... nie jest polski klub, bo to jest Real. Real. To jest Real. No dzisiaj gra. Tak, no dzisiaj gra. Wygłupiałam się właśnie w czasie rozmowy, spotkania z Jakubikiem, że mu powiem, jaki mecz. I niech pan sobie wyobrazi, że ci, którzy słuchali, to pisali, że jestem niewychowana, bo chciałam mu powiedzieć, jaki jest wynik. Tak, no niektórzy koledzy nie znoszą tego. Tak, no ale nie było. Tego bym nie zrobiła, ale taki był żart. Może nie najlepszy. A ten Real dlaczego? Oj, nie wiem. Ale to chyba znowu, kurczę, szukałbym tego estetycznego klucza. Białe stroje... artyści futbolu. I takie solidne trochę to jest, prawda? No tak, i królewscy. Nie wiem, to może to wynika z takich marzeń takiego, nie wiem, 8-7-latka. Że pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy raz jakąś transmisję pucharowego meczu Real Madryt. I jestem im jakby wierny, chociaż na przykład moi synowie w moim domu... Każdy z nich zupełnie... Oni jak? Jeden Liverpool od dziecka. Zacna drużyna. Ona teraz miała taką pasję, że on był po prostu... Załamany? Nie był, to znaczy nie, no był szczęśliwy przez te ostatnie sukcesy. No, ale ten sezon jest gorszy. Ale okej, okay, no, ale to nie było tak jak do tej pory. No tak, no. Tak. A drugi znowu, on był bardziej outsiderem zawsze i on Bayern, a to Manchester United, a to Leeds, ale takie bardziej zespoły takie, jeszcze też wielkie marki oczywiście. Ale nigdy nie było między nami konfliktów. Albo sobie żeśmy współczuli na przykład, jak nasze drużyny grały ze sobą, albo się żeśmy cieszyli. To też jest jakby znakomite, to co daje właśnie ten sport, czyli te emocje dla ludzi. No. Ale wie pan, tutaj, ale to znowu jest taka, nie chcę powiedzieć warszawka, ale też jest taki podział. Ja już czasami ręce opadają, no, jak zaczynam mówić, ale generalnie, że piłka to jest wielka gra, wielka sztuka, wielka umiejętność. No, mówimy o tym wysokim poziomie. To są wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze, to jest wielkie misterium. Tak. To są emocje nieporównywalne z... no może sztafeta.
Tak, bo ja też uwielbiam właśnie lekkoatletykę. Tak, uwielbiam oglądać, od dziecka oglądałem, uwielbiam lekkoatletykę. Łyżwiarstwo figurowe. Tak? Też bardzo lubiłem. Ale co, tańce na lodzie? Czy... Tak. Naprawdę? Tak, uwielbiałem. A to jest a propos tej muzyki? Chyba tak, nie wiem. Były te pary, była taka angielska para, pamiętam. Moja mama też uwielbiała oglądać łyżwiarstwo figurowe. Uwielbiałem oglądać. Zwłaszcza, że czasów, jak tu pan powiedział, komunizmu, to te transmisje z tych wszystkich zawodów łyżwiarskich, figurowych były, prawda? Były, no i to był w ogóle kawałek świata, no. Innego I świata. I się uśmiechamy. No tak, no i bo się uśmiechamy. Przy tych dwóch programach telewizyjnych. Najpierw jeden. Tak, z ustawianiem anteny na dachu, żeby złapać dwójkę na przykład. Mamy następny telefon. A. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Mariusz, spod Piekliszk. Skąd? Proszę sobie wygłupić. Spod Piekliszk. Taka góra w Kidzińskim. Aha. Kontynuując temat sportowy, czy pan jest panem Igi Świątek obecnie? No tak, oczywiście. No. Dziękuję. Pierwszy raz w historii Polka. Pierwsza w rankingu. Już długo. Następny temat to ktoś wywołał, że pan lubi zabrać każdą postać ze światowego filmu. No to ja widzę pana jako doktora Lechtera oczywiście. Nawet fizycznie pan podobny. No i właściwe pytanie, czy sprawy bieżące. Film co prawda nie miał premiery, ale jak się pan współpracowało z aktorami niezawodowymi na planie filmu Koński Ogon? A, to w ogóle bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest rzeczywiście... Wielkie dzięki. Bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe zdarzenie. Czasem zdarzają się takie przygody aktorskie, takie nieoczywiste. I zgłosiła się do mnie Justyna Łuczaj, reżyserka po łódzkiej szkole. Napisała scenariusz, dostała pieniądze na film. Zostałem zaproszony do filmu. Ten film powstał tak naprawdę 4 lata temu. A ponieważ jest to film taki arthouse'owy, niszowy, też bardzo myślę kontrowersyjny, no... Ciężko mu wejść na rynek polski. A główny temat? Przemoc. Przemoc. Przemoc, ale przemoc taka w różnych formach. I też dostałem taką rolę, za którą Justynie bardzo dziękuję, bo to taka rola, której nigdy nie grałem. To znaczy? Coś właśnie pomiędzy... Nie wiem, jak to nazwać nawet, żeby tutaj... Na pewno nie... pan wie, tylko szuka pan odpowiedniego słowa. Tak, szukam odpowiedniego słowa, ale żeby nie, jakby nie... Bo to taka antyczna opowieść trochę, ale właśnie o przemocy. I teraz dowiaduję się właśnie, że film będzie miał swoją premierę światową na festiwalu w Stanach. I też będzie w końcu w Koszalinie na tak zwanych młodych i film. Bo film powstał i a propos pana pytania... bardzo to jest ciekawe doświadczenie zawsze spotkać się z aktorami tak zwanymi nieprofesjonalnymi. Naturszczykami, czy z ludźmi... Amatorami. Amatorami, czy z ludźmi, którzy po prostu nie chcą, nie mają tak zwanego warsztatu, czy tak zwanych narzędzi, bo to są też często bardzo inspirujące spotkania, że my też jesteśmy nauczeni pewnych... No pewnych stereotypowych jakoś odpowiadamy na coś. Chociaż nie odpowiedział mi pan, kogo pan tam gra. Aha, no dobrze. Nie, bo to taka postać, taka pomiędzy... takim... No taka postać, no. Nie wiem. Będę rozbudzał państwa ciekawość. Może ktoś pójdzie na ten film. Niszowy film. Ale uważam, że bardzo udany. Ale ci aktorzy, ci ludzie, zresztą Justyna bardzo jakby tak dobierała te postaci bardzo długo i bardzo
bardzo oni się musieli ułożyć jakby w jej takim kalejdoskopie w głowie. Tak? Tak. Musieli rezonować w jej świecie, bo to jest takie bardzo autorskie kino. I myślę, że się udało, bo widziałem ten film i pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy przy tym filmie brali udział. I tych moich partnerów, wszystkich też. Mamy następny telefon. Super. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Dobry wieczór. Mam takie uprzejme zapytanie do pana Przemysława. Co pana wspiera podczas konstruowania roli, w której musi grać człowieka bezwzględnego, stosującego przemoc? Pojawia się do mnie oczywiście pytanie, czy interesuje się pan psychologią? Bo na pewno przydaje się tutaj wykorzystanie świadomości swojego cienia. Czy na przykład stara się pan lubić swoją postać, bo wtedy na pewno zyskuje ona na wiarygodności. Ale też bardzo mnie interesuje to, jakie konsekwencje wewnętrzne jako człowiek, artysta, ponosił pan na przykład po kreowaniu roli Rabkę. Nieraz czytałam o aktorach, którzy grali rolę ofiar w gettach na przykład, bardzo mocno przeżywali swój powrót do rzeczywistości, tak? Czy łącznie z depresjami, to już takie bardzo mocne konsekwencje. Także chciałam zapytać, jak wygląda granie i powracanie do rzeczywistości w przypadku roli oprawcy i też czy już w szkole na przykład teatralnej miał pan świadomość swojej takiej dużej dynamiki, talentu w tym kierunku, czy też dopiero role konfrontowały pana z możliwościami? Wielkie dzięki, to bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy mam zostać, czy się rozłączyć, jak państwo... Ale jeśli panią nie rozłączą, to proszę zostać. Dobrze. Tak w pierwszym odruchu to bym odpowiedział, że sięga się do ciemności, którą każdy z nas w środku ma. Ale... I być może jest to oswajanie strachu, o którym pan mówił. Być może. Bo się nie chcemy do tego też przed sobą przyznać, prawda? Być może. Jakby kontynuując tą pani myśl, czy psychologia w ogóle jest... Uważam, że tak, że to jest... Że to, że nasz system edukacji jakby wyrugował w ogóle psychologię, to znaczy, że psychologia jest w ogóle na obrzeżach naszego systemu edukacji, że to jest straszne nieszczęście, że ludzie dopiero w wieku świadomym muszą iść na terapię, muszą rozpoznać, przepracować, wrócić do tego, co można było załatwić na samym początku. I myślę, że jesteśmy bardzo nieszczęśliwym narodem z tego powodu, między innymi, że ten nasz system edukacyjny właśnie dotyczący takiej nieświadomości tego, co się z nami dzieje i co robimy, jest tak, ale powiem szczerze, że tak. Ja zawsze też mówiłem o tym, że aktorstwo to jest zawód użytkowy. To znaczy ja nie rozróżniam tutaj... Dla mnie szewc, krawiec, stolarz. Każdy posterunku. Każdy na swoim posterunku, każdy robi swoje. I tak jak mówiłem, czasem zdarza się tak, że jest coś fajniejszego, że się spotkają różne materie i coś się zadzieje czarodziejskiego. Ale to jest zawód użytkowy. Ja zawsze oddzielałem bardzo wyraźnie to, co kreuję, od tego, kim jestem, kiedy schodzę ze sceny, czy schodzę sprzed kamery. I wiem... Myślę, bardzo higieniczne, prawda? Słucham? To myślę, że jest bardzo higieniczne. Myślę, że tak. Myślę, że to jest niezbędne nawet, bo to rzeczywiście potwierdzam, że znam kilku czy kilkoro kolegów, którzy albo na przykład dali się uwieść. I są kowbojami potem przez następne 10 lat. Może nie aż tak, ale którzy. No tak też jest. Ale są, tak, na albo pewno. Gangsterami. Albo którzy zostali pokancerowani tak bardzo, skrzywdzeni, uwiedzeni. O tym się ostatnio głośno mówi, nie wiem, w kontekście szkół teatralnych, reżyserów teatralnych i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zawsze miałem chyba jakieś takie szczęście i ten instynkt samozachowawczy taki, że zawsze chyba wiedziałem, gdzie jest ta granica. I też zawsze świadomie właśnie oddzielałem. To jest scena,
spektakl się kończy. Chociaż pewnie czasem na początku zostawało coś, tak, że takie powidoki zostają czasem. Chociaż sam pan powiedział, że kiedy była taka kumulacja jednego dnia tych scen, tak, tortów, krzyków, tak, jęków i krwi, tak, to jednak człowiek chyba jak wsiada do tego samochodu, to już... No to głowa już inaczej, tak, pracuje, tak, mhm, i potrzebuje czegoś innego. No ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, jaki to ma wpływ... kreowanie takich ról. Ale tak jak powiedziałem, ja to oddzielam. Mówię cześć, Uwe. Spotkamy się za jakiś czas, być może. Teraz robię coś innego. Mhm. Dziękujemy za takie fajne, mądre, rozszerzone pytanie. Tak, wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Życzę dużo dobrego i też jeżeli to będzie komplementem, myślę, że byłby pan genialnym, czarnym charakterem w filmie o Jamesie Bondzie. Super. Skutecznym na pewno. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Dziękujemy za telefon. Miłego wieczoru. Tutaj padło słowo okrutny i ta psychologia, która też ma taką siłę rażenia właśnie w sporcie. Nie wiem, przykład Justyny Kowalczyk, która jest mistrzynią i nagle się potyka i wszyscy, tak, biorę w cudzysłów, wszyscy szydzimy, tak, prawda? Grał pan w filmie, to było jak być... Być jak Kazimierz Dejna. Być jak Kazimierz Dejna. Wielki piłkarz, wielki, który jest wygwizdywany, kiedy strzela gola. To już w ogóle jakieś piętra, tak, 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 też, tak, absurdu, ale takiego okrucieństwa. Tak. Tak, no bo to są igrzyska, nie? Znaczy to, że ludzie... To mnie czasem dziwi, że... Znaczy najbardziej mnie dziwi i najbardziej mnie martwi, że ludziom brak refleksji czasem. Że refleksja jest tą podstawową rzeczą taką, którą mamy daną tak naprawdę i która jest naszym narzędziem takim do poznawania i kontaktowania się ze światem. I że ludzie tak tą refleksję odrzucają, wyrzucają, odcinają, amputują sobie. I to mnie bardzo dziwi i to mnie jakoś bardzo tak... A tu bym zrobiła takie odniesienie do właśnie social mediów, które spowodowały, że poza jakimiś nickami i tak dalej można być bez twarzy. Tak. W związku z tym można wyrzucać, co się chce, prawda? Tak, tak. Już kiedyś było takie powiedzenie, że odwaga staniała, no więc teraz ona jest dosłownie za nic można być odważnym, tak, pseudo odważnym. I taka jedna paralela. Takiego słowa użyję. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Do ćwiczeń językowych. Ale jakoś przebrnęłam przez to słowo. Fajnie się pan śmieje. I że to właśnie takie, jak aktorzy mówią, okej, jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia rola, jak twój ostatni film. A też sportowcy, piłkarze mówią tak często. Często to słyszałam. Jesteś tak dobry, ale to jest tak okrutne. Mhm. I tutaj trzeba mieć bardzo mocną, to jest to pytanie też pani, mocną psychikę, żeby to nie znokautowało. No tak, myślę, że tak. Myślę, że takie to jest. I też jednak ta ludzka psychika jest tak krucha, że nie wiadomo, co może zadziałać, że nagle wszystko runie, nie? Znaczy to pan pytał o Igę, tak? Ale to, że Iga pracuje, nie pamiętam niestety, przepraszam, z trenerką od głowy. Z panią Darią. Tak, z panią Darią. Od mentalu. To jest jakby... Myślę, że no w ogóle to, co mamy tu i tu, to jest jakby połowa sukcesu. No. Ale widzicie w trakcie meczy tenisowych, prawda, jak są takie kody porozumiewania się trenera z zawodnikiem. Raz to jest tak, tak, raz to jest tak. Tak, niektórzy gadają tak, cały tak, czas. I oni już wiedzą, co to znaczy. A miał pan swój taki knockout? Hmm. Bo zresztą wiem, że pan hołduje takiej, znaczy, że marzenia to okej, okay, ale to tak w sumie nic w życiu tak specjalnie nie zmienia, chociaż no sięgnąć sam pan chce tam, gdzie wzrok nie sięga. Knockout. Ale coś takiego, że... Czy byłem liczony? Tak, no, że to się w sumie przydaje. To w tym momencie to trudno jest zaakceptować, ale ten, który wstanie,
Jest silniejszy. Jest silniejszy, tak. Mhm. Tak. Znaczy, zdarzają się po prostu w życiu też takie sytuacje, które wymagają zmian. I też jestem przekonany o tym, że te, też jak czasem słyszę na przykład, nie wiem, o mówię o moim zawodzie, o kolegach, którzy czekają na propozycję. Jeśli nie włożysz jakby swojej energii w to, no to ta propozycja, można sobie czekać. No. Mhm. Można sobie czekać, ale myślę, że każda zmiana potencjalnie jest takim właśnie możliwością nokautu. I do tej pory wydaje mi się, udało mi się ustrzec takiego poważnego liczenia, ale kto wie, jestem otwarty na nowe doznania i prawdę mówiąc, nie wiem, co mi życie przyniesie. Jakoś staram się je projektować i kształtować, o ile mam na pewne rzeczy wpływ, ale spodziewam się wszystkiego. Wszystko się może zdarzyć. I też mam takie w ogóle podejście do życia, że chcę żyć tu, teraz. Mhm. Chcę się cieszyć z tego tu i teraz. No ale fajnie by było tak sobie powiedzieć, okej, to już za mną, ten zakręt już mam, idę na proste i nie wypatruję tam za horyzontem. No pewnie tak, ale jakoś też powiem, że od dziecka też mam jakieś takie poczucie, że... jakoś nigdy nie miałem problemu z umieraniem. To znaczy nie miałem strachu przed umieraniem. No ja nie mówię już o takich... No ja wiem, ale to, że dla mnie na przykład jest bardzo bliskie to stwierdzenie, że to znaczy jest mi dużo bliższe, że umieram każdego dnia, niż że... Bo tak jest. No tak, no bo tak jest. No bo to jest to stwierdzenie faktu tak naprawdę. Ale w tej naszej kulturze nieakceptacji śmierci i jakby ucieczki przed śmiercią. Tak, łącznie z eutanazją. To jest jakieś Portugalia takie... właśnie wczoraj prezydent podpisał. No właśnie, Kanada chwilę wcześniej. No, moim zdaniem, i tutaj się pewnie ktoś może oburzać. No na pewno, ale... wszyscy się oburzą zaraz. No, no to niech się oburzają. Jesteśmy za mordowaniem. Tak, tak, ale ja mam zdanie takie, że z drugiej strony też można powiedzieć, że jest coś takiego jak wolna wola. Tak? To jest piękny stan. No tak. Decydowania o sobie bez robienia krzywdy innym, ale jednak taka świadomość, że nie trzeba w cierpieniach konać, jak się nie chce, tylko można, prawda, nie oddawać tego swojego życia, które jest najcenniejsze w ręce tych, którzy mają za mnie zdecydować. Mamy telefon, może to będzie dzisiaj ostatni telefon, ale słuchamy. Dobry wieczór. Dzień dobry, Paweł z Gdańska. Witamy serdecznie. Nie będę tutaj przechodził na ty, bo nie wiem, czy taka jest formuła. Ale proszę robić możemy, wolność możemy, Tomku. Proszę bardzo. Dobrze. Tomku. Więc może pozostanę. Panie Przemysławie, chciałbym powiedzieć, że bardzo panu szanuję za dwie role, które bardzo cenię. To była rola Benona Cygana w balladzie o Zakaczawiu. Mhm. To był teatr telewizji. Oraz druga rola w czasie honoru i... To, co bardzo szanuję w aktorach, to jest to, że potrafią stworzyć zupełnie osobną postać. I w tych dwóch produkcjach był pan zupełnie... I moje pytanie będzie takie, ile roli Benona Cygana było pańską inwencją, a ile było tutaj ze scenariusza czy z sugestii reżysera? Tak? Czyli jak wygląda takie kreowanie właśnie postaci, jak się wchodzi w taką rolę, jak się ją tworzy? Mhm. Dziękuję. Dzięki wielkie za to pytanie. No z tym Cyganem to było tak, że bo być może część państwa nie wie, no była taka historia Legnicka i to był spektakl Legnicki, który odniósł taki ogólnopolski sukces. I była postać wzorowana na prawdziwej postaci, czyli to był Gienek Cygan, w spektaklu się nazywał Benek Cygan. I ona była tak trochę wystrugana z rzeczywistości, ale też trochę z kreacji i trochę też ze słów, które napisał Maciek Kowalewski z Krzyśkiem Kopką i z Jackiem Głąbem. I no to jest w ogóle fajna postać, bo to się fajnie takie postacie gra, a jak się je konstruuje... Ja tam nie musiałem za szeroko sięgać, czy coś tam specjalnie wymyślać, tylko po prostu starałem się zagrać jakiegoś takiego wirażka, no.
takiego wirażkę nie z jakiejś ekstraligi, tylko takiego miejskiego wirażka, ale jednocześnie próbować tworzyć postać człowieka, który czuje i który cierpi. I ma swój kodeks. I ma swój kodeks, tak. Mhm. I ma swój kodeks i się stara go trzymać. Bo myślę, że to właśnie trafia niektórych, że ci ludzie z kodeksem, czyli kolejna rzecz, o której żeśmy nie mówili, no ale ten brak autorytetów, tak, w naszych czasach. To bym powiedziała, jak żyć, panie premierze? No właśnie, żyć bez autorytetów, to musi być chyba, że to już jest taka pustka, że jakby się nie odczuwa tego braku. Właśnie czasem się zastanawiałem nad tym, bo dopóki żył profesor Bartoszewski, ja sobie tak myślałem, że to jest rzeczywiście ten autorytet żyjący dla mnie, którego ja słucham i który był dla mnie jakby istotny. Kiedy go zabrakło, no to tak rzeczywiście jakoś pusto się zrobiło. Może zrobię dwie paralele. Już mam noga. Był tutaj w programie Darek Michalczewski i łączę z postacią Bartoszewskiego, ponieważ wtedy mieszkałam w Niemczech. I znaczy nie jak oni tu byli, tylko jak żyli, a Darek był potem tutaj. I widziałam ich w mediach niemieckich, kiedy występowali jako Polacy. W jednym programie? Nie. Różnych programów, może nawet w jednym, taki Alfred Białek, może to było w dwóch, ale nie o to chodzi. Sposób, w jaki oni nas reprezentowali tam, jakim językiem, jak mówili po niemiecku, jak mówili o Polakach, jak pokazywali też cudzysłów Niemców, gdzie każdy ma swoje miejsce w szeregu i że Polak to brzmi dumnie, to chętnie bym poleciła tym wszystkim, którzy mówią, że Darek to był, się sprzedał za coś tam, a profesor Bartoszewski też był antypolski. Rzeczywiście to był taki autorytet, który wynosił nas w inne rejony. A mam jeszcze takie pytanie, bo ta Legnica, ja ją znam, bo tam chodziłam do liceum. Były trzy kina, prawda? Piast, Ognisko, a na tym Zakaczawiu to jeszcze był jakiś Kolejarz. Kolejarz. No. Piast, Ognisko i Kolejarz. Jesteśmy... A do którego liceum? No, oczywiście, że do tego lepszego, do czyli pierwszego. Nie Kujonów, nie, drugiego. Do drugiego. W pierwszym było kujoństwa, a tutaj była zabawa. Wolność i zabawa. I dyrektor, dyktator, który dzisiaj by siedział, a jak było 50-lecie liceum, bo to warto takiego dyrektora pochwalić, to całe liceum stanęło na nogi i wiwatowało, tak jakby widziało Michaela Jacksona. Fantastyczne. Prostu. Tak. Fantastyczne. Ale to jest, o czym pani mówi, bo na przykład czemu do tej pory nikt o tym Darku Michalczewskim filmu nie zrobił? Robią. I z tego, co mówił Darek, to jest to nie hop-siup, tylko z dużym przyłożeniem się do sprawy, bo jest naprawdę świetny bohater. Świetny, no to super. Świetny, żywy człowiek. Żywy człowiek. Tak, zbliżając się do brzegu, bo tam już pewnie odpalają, bo Real już z tym Manchesterem. Jak pan uważa, jak będzie? O, może być różnie. Do tego mnie chłopaki przyzwyczaili ostatnio. No bo niestety ta maszyna Guardioli, jak wejdzie na właściwe... To jest nie do zatrzymania? No nie, no ale mam nadzieję, że chłopaki sobie poradzą, że może coś tam szarpnie. No to Guardiola, Valverde, to Ancelotti. To... No tak. Nie będzie... Carletto, no. Nie będzie źle. Ale i tak właśnie zawijając z tego brzegu, żyjemy w takim czasach, że trzeba mieć 15 lat. No już 25, to a potem się zwijać a propos tej eutanazji i ale czy no to jest właściwie pytanie bez sensu, powiedziałabym, bo chciałam zapytać, czy jednak ten kult młodości to jest gwóźdź do trumny. No to jest gwóźdź do trumny do pewnego etapu. Jak się idzie na wybory miss, to okej, jak chce się skakać o tyczce, to też, ale żeby wiedzieć, jak przeżywać życie i już nie mówię o autorytecie, no ale czerpać z tego, no to co rok to lepiej, nie? No tak, to znaczy dla mnie jakby najbardziej przerażające jest też to, że jednak według wszelkich, nie wiem, badań czy tam wypowiedzi socjologów, że to niezagospodarowanie jakby starszych ludzi
W naszym społeczeństwie. U nas w Ameryce każdy dziennikarz 60 plus to w ogóle zaczyna, znaczy nie kontynuuje. Tak, ale to w naszym społeczeństwie przede wszystkim, że to nie myślenie, jakby odsuwanie, nie czerpanie z tej energii, że jakby, że to jest dla mnie strasznie smutne, bo no a poza tym no to trzeba żyć, no. Warto żyć dla innych przede wszystkim. Dobrze, to ostatnie pytanie, które pada już tutaj z reguły na koniec. Jest pan młody, tak? Powiedziałam to Wieckiewiczowi, to powiedział, że pani zobaczyła swoją minę. Zobaczyłam potem. Jest pan młody, w sile wieku, nawet nie jeszcze. A co by pan powiedział sobie, jak miał pan tak 30 lat? Że co jest istotne, a z czym daj sobie spokój? Istotne jest bycie w relacji i w rozmowie. To jest dla mnie podstawowa historia. A z czym dałbym sobie spokój? Nie wiem, ja mam spokój w sumie. I nie ma różnicy między tym 30-letnim bluszczem a tym. Nie, jakaś na pewno jest. Jakaś na pewno jest, bo być może. No ale z drugiej strony to też uważam, że to jest naturalne, że jednak w tym wieku, który teraz mam, tej refleksji mam więcej i tych myśli mam więcej. Tam może było mniej, ale gdzieś to się, gdzie indziej się to, czy w czym innym się to przejawiało, może załatwiało coś innego. Ale jakbym że tak... co, że na luz wrzucić? Tak, to przede wszystkim. Na masaż pójść, zadbać o ciało, o głowę też. Chyba pan? Proszę? Chodzi pan na masaż? Tak, staram się. Nie, może nie za często, ale tak, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. No teraz i to już tak całkiem na koniec, ale są dwie drogi, trzeba wybrać. Najpiękniejsze słowo świata albo najważniejsze słowo świata? W pana świecie. W moim świecie. Ja nie wiem. Chyba już mówiłem o nim, no to zdziwić się, bo ono ciągle jakoś tam funkcjonuje. Ale z drugiej strony świadomość, no. Świadomość. To jest chyba dobre słowo, takie świadomość. I nie może, nawet nie wiedza, tylko właśnie świadomość. Samoświadomość. Samoświadomość. Ale... Koledzy często tu mówią pana miłość od razu, tak? No bo, ale to część świadomości też chyba. Pogadaliśmy? Pogadaliśmy. Była wymiana myśli? No, mam dzięki, nadzieję. Bardzo fajne spotkanie. Wielki dziękuję dzięki. Bardzo. Wielkie dzięki. Dziękuję za spotkania. Biegniemy oglądać mecz Manchester City Real Madryt. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia.